Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Siema, jak lubisz powtórki z live'ów, to pamiętaj, że streamuję od poniedziałku do piątku o 18 na Twitchu. Link w opisie. Ale to jest... będzie dopierdzielony dungeon. Naprawdę dopierdzielony. Będzie grubo. Oj, będzie grubo. No, może być ciekawie. Widać różnicę motora, motorynka. Trochę tam. Też mam mot. A Mateusz ma motorynkę. No. Wyprzedzałem go. Widziałem, prawie mi skoczył pod koła, bo akurat siadał chyba tankować. Nie, jedzenie. No, no to prawie pod moje koła. O, brakowało, byłby ofiarą mojej bestii. Pewnie by go rozerwało. To jeszcze trąbił Hanska, jak przyjeżdża. A, ta, trąbiłem, że zszedł z drogi, wiadomo, bezpieczeństwo, to, nie? To, to. Tak się to robi. Kurde, gorąco. Daleko jeszcze? Co? Daleko jeszcze? Gdzie jest, wiesz, gdzie jest zadanie? Nie wiem, skąd wiedzieć? No to ten wielki budynek. Ten, co go już widać? Znaczy, tak. Ten sam? Tak. Ten, co ostatnio? Tak. Nie, teraz inny, tak? Nie, teraz ten większy, o wiele większy. Nie wiem, gdzie to jest. No w mieście, widzisz, taki jebitny wieżowiec. A to jest ten, co my robiliśmy ostatnio, ten nie. Wieżowiec, nie? Ten, co my robiliśmy, to jest o połowę mniejszy. Ej, możliwe, że to ten sam. To nie ten sam, przejechałem obok tamtego. Nie, coś się pomyliło. A. To jest ten sam. O, ten tu z czerwonym paskiem na środku? Lera, ledwo się wczytuje, taki jest potężny. O, i motorynka tu czy ja stoi. Ktoś tu robi zadanie pewnie. Da się zabrać? Rozwalamy ją? Nie no, trzeba się dowiedzieć, czy ktoś robi za zadanie. Nie da się rozwalić. No jak ją skopiesz, to się zepsuje, nie? Halo? O kurde, leją się. Halo? Halo, jest tam kto? Da się jakoś ochłodzić? Nie bardzo. Da się wejść do budynku i będzie ci chłodniej. A, dobra. O kurde, ajaj. O, Sedan zasubskrybował, dziękuję. Po prostu rozpoczniemy zadanko. Musi ładnie cel tam wyświetla obok tego. Nieźle. Jak się będzie dało, to nikt tam nie robi zadania. No musi być Mateusz obok, bo inaczej to zadanie zostanie niezaliczone. Już nie dojechał? Na motorynce. No jedzie na motorynce. 50 metrów. Zaraz będzie na ciluńku. Pełny luz. Możemy. No dobra, to trzaskamy to. Wygląda na łatwy poziom. I cech tym bardziej. O, dostałem level. Oczywiście, że łatwo, tak. Wiadomo. We trzech? No tak, całkiem malutki budynek. Całkiem maluteńki, tak. Tylko, że ktoś nogi nie złamał znowu i... Rzejcie na siebie. Przypadkiem to nie ty byłeś? Nie. O, dobre są. No, to są sklepy z ciuchami. Ale ładne ciuchy tu chłopaki można dostać, no. Prawdę ładne. Dobrze. Dobra, chyba na górę. No, chyba tak. Wszystko przeszukaliście już? Nie, ale idziemy na górę. Razem kwas. Dobrze. Dobra, wjeżdżam tutaj jak do siebie. Dawaj, cholero, śpisz obok mojej kanapy. Nie no, poziom łatwy chyba ustawiony jest, pająk, wiesz? Naprawdę. Tak? No, zobaczymy na górze. Ale przynajmniej się respią normalnie. Robotyczny drone medic, modyfikacja schemat, zajebiście. Serio? Tak. Schemat? Ta, schemat. O stary. To sobie zrobimy. Gituwa. To naprawdę gituwa. A kto siedzi, nie? A, wziąłem ze sobą parę sztuk. A co? Bo głoduje. Znowu? No co znowu? Rzadko kiedy Czemu głoduje. Czemu nie wziąłeś nic? Zapomniałem. O, dziękuję za suba. A, suby są spoko. Dałem dużo punktów. No jedzenie. Jo, wiesz co? No jedzenie. Dam ci tyle. Masz. Dziękuję. No. Mam przy sobie bardzo mało, tylko 10 puszek z żarciem. No. Ja na samym tłuszczu zwierzęcym lecę. Na tłuszczu zwierzęcym lecisz? Wow. Tłuszcz zwierzęcy? Ujka. Tak. Ej, czy to nie jest nasz kucharz czasem? Tak. Jak ci idzie z tym kucharzaniem całym, co? No raz sobie wchodzisz do kuchni, co ci się dla nas upicie? Macie tutaj tłuszcz, pierdzielajcie. Czalec, jeszcze ciepłe. Macie, kogo gotujesz? Wodę, a z czym? Wow. Nie no stary, ty musisz w końcu zacząć te... spełniać swoje zadania w drużynie, czyli gotować. Pomyślę nad tym. czemu ty nie gotujesz? Mówisz, że będziesz. Cały czas liczymy na ciebie. Weź się za siebie, Mateusz. Czeka Masz na trzy gęby do wykarmienia. Czeka na farmę. To chyba była jakaś bitka. Gdzie? Jak w ogóle się ten, jak to się nazywa, rosną te rośliny. Kilka dni. Znowu zaatakowali. Matek, dziękuję za suba. Hype train ruszył, powodzenia. Znowu zaatakowali. Biją się, kto kogo? Owłosa? Oseusze, no. Tak.
Co oni tak atakują tych ludzi? A on wczoraj pisał, że mu się już nudzi to. A nie, już dlatego. Wow! No i co nie krzyczysz, Mati? Krzycz, Mati! Krzycz! Co? Biją go zombie, nic nie mówi, Paweł, czego tutaj napiszają? A, Paweł przeskuje. A, luz, to jest dobry moment, dobry moment. Szukam kanapki albo tłuszczu. Już mu pomogłem. No to kuchnia. No, tak się składa, że z tyłu jest zapas jedzenia. Szkoda. Szkoda, że byłeś zajęty przeszukiwaniem innych rzeczy. Dobra, weź tą, se przeszukaj, patrz, tą. Gdzie? Gdzie? Tu, Samway Foods. Gdzie? Gdzie? U. Biorę. Wow! Ja to na górze. No co ty robisz? O, na górze jest jeszcze jedna, to pająkowi trzeba mu dać, on ma przeszukiwanie. Nie, ja też mam przeszukiwanie. Ale nie tak jak on. Ja mam maksymalne. No, ja mam trzecie. Po co? Jakie trzecie? Ty w percepcję poszedłeś? No, też. Dogadani jesteśmy, no. Dogadani. Ajajaj. O, tutaj masz jukę, zbierz sobie. Mati, zbierz sobie jukę. On tego nie wykorzysta. No, gdzie on nawet jukę? Nie wie, co no, to jukę. No juka. O. No to rośliny, no. Wiecie. Będzie zasadka, coś tak czuję, chłopancy. I później z tego sobie zrób nasiona i z tego się robi zajebiste picie. No pewnie, że tak. Skrzynia wojskowa, otworzyłem niechcący od razu, nie! Przez okno tutaj trzeba wyjść, za amunicją tak? Była. Pająk. A tutaj, patrz, tu była skrzynia, ją otworzyłem, myślałem, że będzie zamknięta. O kurwa, parkur. Łamania nóg! Oby nie. O nie, trochę tu zombiów czeka na nas już. Brzędawców. Nie, ale rozwałka. Siema. Poradzę sobie, poradzę. Rozwaliłem jej łeb. Dobra, zamykam te drzwi. Mówiłem, że sobie poradzę. O kurwa, tu trochę dużo jest. Nie no, co ty. Spokojna głowa. O, wystraszyły się mnie. A, wiem, że nie. Czwarty punkt, wytrzymałość. I co? Tolerancja na ból. Powstrzymanie ci wymaga zadania potwornych obrażeń. Pokczampik! Nie! Ale pokczamp! Jeju! Nie, mam się w dłoże prosić. No się chwaliłeś, to teraz masz. Myślałem, że na to liczysz, czy czekasz, aż ktoś ci powie pokczampik, siomeczku. Wariaciku. Wiesz ile mi cię zombiaka zabiera? Ile? 4. Wow, dobry jesteś. Ten twój pancerz taki, co? No i perk, który mi zmniejsza obrażenia. Nie, naprawdę dobrze. Pokczampik, widzowie! Nie. Pokczampik, czat pająka! Ale tam pewnie ci pokczampują, co? Nie pokczampują. Pokczampują ci na pewno, bo oni lubią. Wiem, nie że lubią. To są pokczamperzy tacy. Wszyscy pokczampy, co? Robią ci to na złość, wiem o tym. Bo wiedzą, nie? Że nie lubisz. Co? Tak działa czat. Rozumiałe. Mówią, że cringe. No nic nie powiem, ja już nic nie powiem. Nic nie powiem, za dużo miałem w głowie. Nic nie powiem, by się niemiło zrobiło. No. Mati się w kiblu bije. Ale ci zdzielił, ile HP ci zdjął? 4? Jest wejście na górę. No i co 20 sekund się sam leczę, więc no... A, to jest ogólnie... To wszystko ta wytrzymałość daje? No nie, no ja poszedłem ogólnie z takiego wytrzymałość i do tego jeszcze samo leczenie. Co 10 sekund mi jeden punkt HP wraca. Dobre, nie powiem. Brzmi podejrzanie dobrze. Brzmi jak totalny kocur, prawda? A, troszeczkę tak. Coś bym powiedział, ale nie powiem. O! Schemat na betoniarkę. Drogo sprzedam pewnie. Za 100 monet. Albo... Nie no, uchanów sprzedam, nie w sklep. Normalnie. Ej, dobra, ta miejscówka już mi się podoba. No to jebana jest, jeżeli chodzi o wielkość. W ogóle jest fajna. Dobry poziom. I fajnie, nie lagują już zombie. No, dużo mniej. Właśnie może udało. Trochę lagują, ale dużo mniej. Ale pojawiają no to się normalnie, w sensie to co było wczoraj, no. To był hardcore, nie? No wczoraj to dosłownie czekaliśmy, aż się pojawią. Teraz sobie idziemy. Na chillu. Słuchaj, ten temat można zebrać. Aleś mi zajebał pół życia. Jeny. Może nie biegajmy obok siebie, co? Ale to ty przebiegłeś obok mnie. Nie, ja stałem w miejscu, się biłem z zombiakiem. Cholera. Ten cement trzeba zebrać, bo nam się przyda później do murów. Łopatą. Co? Kilofon. Ajajaj. To zbierajcie ten cement. Już ci pomagam, spokojna głowa. Utrzymały zombiaki. Łopatą więcej niż augerem, co? Nie no, niemożliwe. Co augerem? No ja augerem kopałem, a mi tu piszą łopatą.
więcej wyleci. Ale tak patrzę, to nie wiem, nie mam pewności. O nie, Mateu, co się stało? Wziął i zginął. Co ty zrobiłeś? No to mnie się rzuciły wszystkie, kurde. Czemu jak mówić? Nie, dlaczego nie krzyczałeś o pomoc? Jeden zombie. Cement zbieraliście. No to mógłbyś krzyknąć, kurwa. Ajajajajaj. To nic, no. To nic, zbierz z niego lód i lecimy dalej. Zaraz tam przyjdę, może za dłuższą chwilę. Ma 3 kilometry teraz bez rowera. Nie, rowerem. Bez motocykla. O. Nie, to my lecimy dalej. Później ten. Dokonisz nas, bo i tak na piętrach tam zejdzie przecież, nie? Kiedyś tam dotrę. Idź na pewno. Dobra, to dalej idziemy, co plaga? Mhm. Można by. Tylko którędy? Nie, no to totalnie bez tego jedzenia. No i tragedia. Ojej, elo, jestem. O, co tu masz? Duży stos amunicji? He? Luty widzę, że jakieś bierzesz. Zombie, pają, zombie. O, tu jest mina? Nie, to lampka, się wystraszyłem. Z góry jak mina wyglądało trochę. Nie wyglądało. Wyglądało? Nie. Bardzo jak nawet. Jak jakieś jedzenie, to nie zabieraj, bo... umieram. Nie wiem, czy mi się jeszcze zmieściło, wiesz? Tyle mam tego żarcia przy sobie, że... opie. Nie denerwuj mnie. Mogę ci przehandlować. Masz jakąś amunicję może do karabinu? Kurde, ty chabie. No co? Widziałem, jak zbierasz. Bo do pistoletu. Do pistoletu to ja nie potrzebuję. A jak będziesz miał czerwone, to daj znać. No. Coś tam wykrzeszę z mojego ekwipunku potężnego. Pewno. Ej, moi widzowie się pytają, czemu szkła jednak nie jesz. Weź im wytłumacz, bo wszyscy dalej żyją tym mitem, który wypromowałeś. Nie, to gra tam tak ma w opisie. No wiem, ale ty tak mówisz cały czas. O, będę żarł szkło. No bo będę, bo myślałem, że będę żarł, a to nie da się, no jednak na ostatnim levelu jest szkła. No, kłamstwo to jest, oszukanie. Nie dać się da. O. No znaczy da się, ale i tak umrzesz. Gani. Co ci szkodzi spróbować? Co ci szkodzi spróbować, mówi. No umrze. Oj. Zjeść się napić. Nie, co? Ten się włączył tylko na... Co? Jak to możliwe? Jakie zadanie? Pająk. Co? Coś ty zrobił. Nieważne. Jak ty to Co? Co? Czyżbyś użył komendy moderatora, żeby sobie jedzenie zrespić? Nie. Nie? Nie mam takiej władzy. Akurat Madi było podpisane. Ciekawe. Podejrzana sprawa. Ale gość. Nie wiem, o czym mówisz. Ja wiem. Ale ja nie wiem. Co za gość? Ten, co cheatuje tu normalnie. No ładnie. I wydało się. Wydało co się. Wydało? Co się wydało? Ty to wiesz co? Nie wiem co. O, dawaj skrzynia z amunicją. Chodź przeszukasz, bo ty więcej wyciągniesz. Chodź, pająk. O, to wcale nie jest zasadzka. W ogóle na górę ty wlazłeś, tak? Idziemy dalej. W ogóle nie jest zasadka, wiesz? Zaczekaj, może zaczekamy na Mateu, bo usiadł z budynku. Dawaj, jeden pokój, no. Idźcie na film. Uważaj, bo to zasadka. Ten brzuch to wcale nie wystaje z tej ściany. O! Czekaj! O kurwa! Pomogę ci! Ała, no! Co? Strzeliłeś do mnie! Nie strzeliłem do ciebie na pewno! Jak wszedł w tę pułapkę, jeszcze mu mówię, że to pułapka, a ty tak ba. O cholera! Na chillu totalnie, nie? Jeszcze przecież mówiłem mu, że widać, on też mówi, widać, nie? I pierdolą z tą podłogą. Dawaj tą amunicję, ziomek. Tylko podziel się. Co to było? Ale co? O, no serio, dałeś mi do shotguna? No tam nic innego nie było, do pistoletu było. No, do karabinu nie było? Nie było. Na pewno było. Tam nie jest do wszystkiego zawsze. Są wszystkie trzy typy amunicji. Nie ma. Ale jesteś kłamcą. Ała.
Jeszcze mnie z pałki bije. Nie bije cię z pałki, zombiaka uderzymy, ona ciebie walnęła. Czy walnął pałką, to byś miał elektryczny atak, a nie miałeś. Miałem. Nie miałeś. Warto ci dawać tych skrzynek do otwierania, tak ci powiem. Czemu? No bo i tak się nie dzielisz, no to już wolę sam chyba podpierdzielić. Jak się nie dzielę? No nie było tam twojej amunicji, no podzieliłem się, no. O. Jedzenie tu jest, kuchnia. Jakby. Nie ma właśnie. Tu jest spalone mięso, tu jest węgiel, tu ziarna, niwe mięsko. Pateł, jak tam? Szukam wejścia na górę. O, ciężko teraz będzie bez zombiaków. Rozglądaj się za lampami odpalonymi, bo zawsze tu lampy i pochodnie wskazują drogę. A, dobra. Przewrócone tak. Lampy i tak dalej, to. Zawsze za światłem się idzie. Oho, to zasadka znowu, pająk. Ja słyszałem nie iść w stronę światła. Nie, nie, w tej grze to co innego jest. A, ale akcja. No, to restauracja jest, tu powinno być kupę jedzenia, pająk. Wiem, szukam właśnie, ale nie widzę. Cia, nie ma. No jak nie ma? No dobra, można iść dalej chyba. Poczekaj, bo Mateusz jest. No weź ze zbuduj na przykład do góry przejście z drewna i będziesz obok nas. Migituwa. Tu jest zawalone przejście, patrz. Kolejne piętro niewyremontowane. Jak to taki porąbany wieżowiec w miejscu. No, to prawda akurat. Normalny biurowiec. Mówiłeś, że czekać na niego. No bo myślałem, że już jest obok. No tak powiedziałeś, poczekajmy, bo jest niedaleko. No to mówię, to czekamy. No już biegnie do nas, wchodzi tutaj. Jest. Hello. Jestem. Muszę, że teraz nie umrę. No nie umiera. Jakbyś umierał, to krzycz, że mało HP, pomocy, maki, kible tu są. Nie, no potężnie tu jest, jak na razie. Dobra, luciara. Jak wyglądał pokój z bossem? Tam to będzie hardcore, pewnie zginiemy wszyscy. Tak to nie, no co ty? Myślę, że będzie hardcore, mówię ci. Myślę, że będzie srogi hardcore. Jazda bez trzymanki. O, zombie. Hello. Nara. Co, gdzie teraz? Tam to chyba dalej. A, są zombie. Zasadzka. Zasadzka? Dużo zombiów? No chyba nie tak źle. Tędy? Nie wiem. Tędy. Nie połamcie sobie nóg. Staram się. Dobra rada. O kurwa. Co się tam dzieje? No trochę gzyms cienki. Okay. Serio po tym? No po tym metalowym. Wow. Ciekawe. Co? To ciekawe. Nie, ciekawe, bo nie wiedziałem jak przejść tam do nich, żeby ich walić. Dobra. Uważajcie na siebie, chłopancy. O, przez okno. No nie. O, tu jest amunicja. Oj, to dla mnie. W sensie karabinowa. O, nie wiem, ja nie wiem, no. Wygląda dość groźnie. Co? To przejście. To jedyne prawidłowe przejście. Połam się do środka, pierdzielę te przejście. Hello, zombie. Myk. Nablokowany. Safe. Gdzie? Pająk, tutaj. Mały. U szefa w pokoju. A, wszystkie wytryki odłożyłem, więc ja mam wytryków. No to kopmy. Zajebiście. Co? Kopmy, mam ubierka. Paliwa też nie mam. Nie no, skupiamy to w momencie. Patrz, tyk załatwione. Aby było dużo hajsu. Zostawiam cały lód, weź sobie. Czemu on sobie wziąć? Maceta? Maceta, bo... dlatego on sobie... Żeby nie było, że zabieram cały lód! Tak, zobaczył macetę, to zostawiam ci wszystko, żeby nie było. No tak! Ty masz piarki do lutowania, tak? Co mam? O cholera, cię nie podchodzę, ale tu jest wysoko. Ej, jeszcze tylko raz, dwa, trzy piętra i dach! Trzy piętra i dach! No! Baki! Jesteśmy w domu! O, jakie przejścia tajne przez kible szkolne. O, śmierdzi szlugami. Ma ktoś pieniądze przy sobie? Co? Pieniądze. Nie. Tak się składa, że mam trochę, a co? Dasz mi? A co byś chciał kupić? Jedzenie. Mogę ci dać pewnie, że tak. Tylko, że mam dosłownie 89, to nie wiem, czy coś kupisz. No, kupię. Trzymaj. Myk, jedziemy z nimi. Pyk, prądem go. Załatwieni. Nie, no do zrobienia jest ten dungeon. No chłopaki. Do zrobienia, bardzo fajny dungeonik, bym powiedział. Na luzie. Dużo expa, dużo lootu. Ten na solo nawet. Ale nie jest taki totalnie trudny, nie? Oj. Póki co. Mi się wydaje, że ten ostatni był dużo trudniejszy. Byliśmy we dwóch. Tutaj jakby te fale zombie są takie na umiarkowane, nie wiem. Póki co. Może tam bossy będą jakieś to grzane. O, kawka. Nie, tylko ziarna, ipa. No. Ziarna też zabieraj. Amunicja po lewej. Bo kawę będzie mógł robić z tego. No, ta. Tu masz ammo. On już może robić kawę. Opa. Gdzie? Tu. Weź sobie. No co tam? Nice. O! Przeskoczyliśmy. Ogniem sporo. Nie no, więcej tych pięter. Ale tu już chyba spinaczkowo. Tam widzę drabinę jakąś. Chyba szybko mykniemy. Drzwi do kibli pootwierane. Podejrzane. Może jeszcze? Już połowie budynku nie ma, gdzieś nie pójdzie. No co, tędy? A, dziura jest. Ale ciasnota, strach tu wchodzić. Gdzie ten zombie jest, że tak wali? Nie wiem. Na mapie mamy go. Żeby nie był na dole gdzieś właśnie. Tak, będziemy schodzić przecież. Luz.
Wow. Przedał gonga w kasztan. Cholera. O, save. I mojego penning. Pieniądze? O, pieniądze. Dobra, zostawię. Pierz sobie. Dobre rzeczy, no nie powiem. Nice. Opłacało się. Gdzie teraz? No tu jest labirynt. Tam trzeba do tej drabiny dojść. Dookoła. Do której? Kogo? Tam radę. O, amunicja. Do karabinu. Tu do pistoletu zostawiam. Tak, to niech Mateo weźmie. No i tu jest drabina, widzisz? Ja do niej doskoczyć. O kurde. No. Dobry pomysł. Tak, tak. O kurwa. Padłeś? No nie gad! Nie na sam dół. Nie, no tak, tam jak na dół. Przecież zrobiłem ramy. Dobrze, że zrobiłeś. Tak, ty spadłeś. I co, jeszcze dwa piętra w dół. Ja pierdzielę. Nogi połamane. Nie, nogi połamane nie ma. O nie, jest dobrze. Oj, oj, oj. Ja tam dotrę do was, na spokojnie. Ludzie, drewna se pozbieraj z mebli, wbijesz se drabinką normalnie jak człowiek. Nie tam po jakichś ksymsach będziesz skakał. Pięknie. A ja się podbuduję może po prostu. No, właśnie mówię. Szybki będzie. No i już od razu u was jestem. O co tu chodzi? Nie ma żadnego przejścia. A, bo że ona to otworzy. To na pewno jest skrzynia za amunicją. Fajna. Pająk, tutaj musisz to przeszukać. Będzie od ciula amunicji, chodź. Co muszę przeszukać? Pudło z amunicją wojskowe, chodź. No już za chwilę, tylko zjem sobie tutaj. Przeszukuj to. Berlut. Jest 22, wszystko będzie biegać. Tak, już biega. Dawaj. No i co, czekaj, jem, ja umieram z głodu. Muszę tutaj szukać jedzenia. No, czemu nie mówisz? Mówiłem ci, że ci dam, jak będziesz umierał już. Dobra, gdzie jest ten super loot? Tutaj? Tutaj, patrz. Skrzynia wojskowa z amunicją. Mega dużo ammo tam będzie. Do pistoletu. A to druga obok, to z amunicji. Też do pistoletu i do shotguna. Jakieś łuski. Lipa. Chodź, ugotowałem ci jedzenie. Gdzie? Zostawiam ci w lodówce, to sobie odgrzej. Dzięki. Ale ładny apartamencik, no. Dobra, można iść dalej. Chyba. Przesuń się, Mateł. No, sorry. Mateł, dawaj. Mateł. Jedziemy z tematem. Ej, czy my będziemy walczyć z tym głównym bossem na nocy? Tak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zrobimy to bez problemu, mamy karabiny i inne akcesoria. Tak, ja mam nogę skręcone. To wygląda jak właśnie... Tak, że tak! Co? Co? O kurcze, to już to. Już to, to się tykam. Lipę mam schopę. Karabiny odpalajcie! Uciekaj, Mateusz! Biorę ich na siebie! Dawaj, pałuj ich! Podskoczyć nie mogę. Oj, plecy nam zrobił jeszcze. Chowaj się za mnie! Dobra, daliśmy radę. Dobra. Jedzenie? Git! Mateusz przeżył! Tak, zadanie. Eskortuj pacjenta, wykonane. Bo ma skręconą nogę. O Jezu, prawie ci zadupcyłem z pałki, bo mnie wystraszyłeś. Nie, prawie zadupcyłeś mi z pałki. Nie, w moim ekranie nie. A, fajnie, fajnie. W moich oczkach nie. W moich oczkach nie, to serio, serio. Są te synki potężne. Dobra, naprawiam karabin, bo trochę oberwał. Myk. Pająk, przeszukaj to wszystko dobrze. Byśmy mega lutu zarobili, no nie? Tu się schodzi, popatrz. No i gdzie? Którędy? Gdzieś się musi coś świecić. Że w tym pokoju jest główny lut, co ten zombie był? Tu nie, niemożliwe. Musi być gdzieś przejście. Widzę, gdzie jest, dobra. Jest. Dobra. Chyba. Zaczekaj, nie. Gdzie światełko? Za światełki. Jest kolejne światełko. Jest. Gdzie? Chyba. Tu się da zejść na dół przez wybite szkło. Jest, no, jest lut. Masz mnie na mapie. Razem lód. O, ale to jest. Tylko, że podejrzewam, że tam będą jeszcze zombie, więc musimy wskoczyć i wiecie, uważać na siebie. Przeładujcie bronię. Dokładnie. Tak, ja chwilę z wami wskoczył, bo on trzyści. Dobra, ja biorę lewą stronę, ty prawą. Nie widać. Ile tu lutu jest. Ile tu jest rzeczy, człowieku. No. Mati, nic nie zbieraj, niech on przeszukuje, będziemy mieli full. Tak. Dobra. A, pomóż. Tą wielką trzeba. Zaczekaj, spróbuję na wytrych, mam jeden. Wątpię, że może zacznij od tych małych, a ja będę to kopał. Pewnie to osłabi. Udało się. To dawaj, co tam jest, co tam jest? Pokaż, pokaż. Pakiet wieżyczek automatyczny. Pokaż, pokaż. Biorę wytrychy, zaczekaj.
Wytrychy biorę. Porzucę okiem. Oj, ten pakiet jest dobry. Ile amunicji, mapa skarbów. Opy. Tu kolejne z amunicją. Żarcia ile jest, patrz. Są jakieś skrzynki? Trzy kopy żarcia. Trzy kopy żarcia są do obsłużenia. Przeszukuj, spoko. Średni mały zużyj. Ojojoj. Te apteczki sobie tam weź, Mateusz, i użyj. Gdzie są apteczki? No w tej wielkiej skrzyni. Jak plaga nie zabrał, to jest dużo apteczek. Wszystko jeszcze jest. No to tam się podzielcie, co tam chcecie. Ja wezmę z dwie apteczki. Ja biorę wieżyczki. Tak, wieżyczki i tak rozstawimy pewnie na tych wieżach. Tu masz zestaw do chemii, zestawy medyczne, nie? Dwa razy w łazience. Gdzie, pokaż? Tu. Miodek akurat, mam zarażenie. I tu po lewej na górze też masz zasoby medyczne. Dobra, książki. Tam jest jeszcze plecak przy łóżku, nie? Mhm, zobaczę. Części do karabinu i maczeta. Nie no, dobry lód. Nie jest lucik, jak marzenie. No, fajna wyprawa. Uzak wyprawa. Takie wyprawy tam mogę chodzić, naprawdę. I tędy zejście. Spoko, ja bym nie wychodził, bo jest pierwsza w nocy.